Хей, чи вітайте все саме The Camps, чи покажу вам таку битевку War of Tanks з чоловіком Сусо, ваше 4-4, тим зробимо, очевидно, спеціаліста, чи коли 6-6 фрагів. То я маю мало тен, то я писав, щоб ви тяжко приїхали на гору, но... Вам то тяжко то на гору, а у нас приїхали там на К3. Та я, очевидно, та вкладу перше... то я снайпіч. Zresztą to działa może nie, nie jest takie dobre do snajpienia, ale no, nasz taka standardowa kryjówka. Już tam IMX pojechał spotować ma od nich, bo u nas coś stoi w bazie. Tego nie widzę, bo zjechał tam. A początek będzie trochę nudny, ale potem się może rozkręci. Zresztą dojechał do nas Susto. No jest. Kan Zajpazet. Czyli rosyjski. Tak bym Susto trafił, jakbym tak szczelił. No to postanowiłem, że pojadę na górkę w końcu. Bo oni tam prawie. Znaczy ten teraz pojechał tam czołgarka ciężkie i z 6 i T2. Ja im nie chcę przejedzie. No pojechałem tam na standardową kryjówkę. Tam gdzie stoją niszczyciele czołgów, przeważnie letkie. Tam gdzie jest Skorpion. Na F7. Mam tutaj już ten perki, udało mi się wbić, czyli mam już... W tej bitwie jeszcze nie miałem tego. Mam ten... kamuflaż i żarówkę. Ale teraz idę w jakieś inne nie moduły, tylko w inne perki, bo już tym już sam nie wiem już co iść, czy w jakie perki iść, ale jakieś tam trochę wybrałem. Patrzę, czekałem aż się wyświeci, ale tak go nie widziałem. Musiał chyba za skałą być, tak mi się wydaje przynajmniej. Za skałą jest. Artylery chyba waliły, ale to chyba nie nasze. Czy nasza bawia, ale nie wiem gdzie. To tak na oddalenie patrzyłem, gdzie on jest, czy za kamieniem, czy nie. Trochę takiej nudy, bo tylko czekałem. O, ale pokazał się Cromwell. Który zaraz też. A Emilson był za takim, za niski był, żeby można było w niego strzelać. Więc jeszcze chwilę czekałem, o tam się pokazała fałka, ale teraz za kamieniem była. To trochę Susto mi przeszkadzało, trochę, nie powiem. Przyjechał i od razu wszystko rozwala. Wedding od Japanterki. Dasa powinna wejść, już tak mi się przynajmniej wydaje. No i pierwszy frag jest nasz. Onika też nie było widać oni. Tam jest? Aha. A tu już zabili go, to T3. Chciałbym się pokazał KR. Nie wiem, takie trochę strzało na ślepło. Ale oni się już pokazał taki w RKP. No, 430, czyli dobre losowanie. I kolejny szał. Chyba nie wiesz, ale mi się wiesz, nie wydaje. Jakiś strzał trochę na tobie trafił, ale chyba nie wiesz. Ja teraz szukałem, gdzie on jest. No nie mogę go jakoś znaleźć, bo tutaj trochę zobaczyłem go. No, ale tak strzał trochę na farta i udało się. W tym momencie mamy dwa fragi i 665 uszkodzeń, ale jeszcze to nie jest koniec. Znaczy, bo ten strzał na szczepowy jak panterkę, więc... Tutaj pojechałem artylerką, bo widziałem, że to jedzie KR. No, M46KR. Artyleria mu dobrze walnęła.
Pan postanowił na niego rozjechać, bo to działo 6,9 i on miał to i życie mało, więc. I pierwszy jeszcze za 375, czyli to słabo dość. O, artyleria we mnie uderzyła za 80 ze splasha. I kolejny frag, trzeci. 1130 uszkodzeń. To działo jest bardzo fajne, bo ponieważ ładuje szybko i uszkodzenia takie średnie to jest 390, więc. Czasami będzie choć ciekawa sytuacja. W sumie to może nie taka ciekawa, bo to w sumie pod kątem pewnie było to. Miałem już na górkę w ogóle nie jechać, no ale już. To normalnie weszło w wieżę. A teraz. Musiał chyba pod kątem być, żeby tak, że odbiło się od niego, a trudno. No, on miał był stokowy, więc mogłem na niego wyjechać od razu. Zresztą już obrywał od Susto i Skorpiona. No, już na niego jadę. I czwarty frag. No, czwarty frag, czyli. I jest 1746 uszkodzeń. To jakoś nie jest jako taka rekordowa bitwa, tylko chciałem po prostu wam pokazać. Trochę o tym czołgu pokazać. Działa to jest super, co 2-minutowe, tak mi się. No, super, że 2 mm. Pancerz ma fajne z przodu, bo 90 coś tam odbije. Zresztą czasami nawet potrafi od Isa odbić. To widziałem, że gdzieś kromel był na górce, ale chyba zjechał w dół. Myślę, że tam się na czacie wyzywają. Zostały jeszcze tylko 3 czołgi. Susto myślę, ma Susto. Nie. Su-14-1 Cromwell i AMW-13-F3. Myślałem, że my to tam gdzieś na B2, tam jak zawsze. Oni tutaj. Mogą sobie trochę na odwrót, mogą tutaj tego Cromwella staranować, a niego szczęść. Ale jest 6. frag i ty, bo tyle w tym krótkim odcinku. Dziękuję wam za obejrzenie. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Na tyle, trzymajcie się. Cześć.